O, to jest życie. Bycie bogatym jest naprawdę piękne. Już nigdy więcej nie będę biedakiem, tak jak kiedyś. Mam mega drogą furę, mam mega limuzynę, mam mega drogi dom i w ogóle miliard dolarów, jestem miliarderem. Co? Gdzie jest mój miliard dolarów? Dobra, może nie jestem miliarderem, ale mam naprawdę mega dużo fajnych rzeczy. Także w sumie zjem sobie pizzę. Zobaczcie, tu jest jakaś pizza. Dobra, to może sobie podjadę i widzę sobie jakąś kupię pizzę. Dobra, zaparkuję tutaj. O kurde, prawie bym tych ludzi potrącił. Ej, co to jest? Co to jest za człowiek? Dzień dobry, chłopcze. O co tutaj chodzi? Ty się zgubiłeś, czy co? O Boże, kolejny bogacz. Znowu mnie będzie wyzywał. Nie chcę. Co? Chodź Nie, nie ode będę cię mnie. wyzywał, spokojnie. Ej, widzowie, co to jest w ogóle za jakieś dziecko dziwne? Boże, help me. Ludzie, ratunku. Chce mnie porwać. Widzowie, on mówi, że my go chcemy porwać. Nie, ja cię nie chcę porwać. Ej, słuchaj, co ty, nie masz domu w ogóle? Dlaczego tutaj siedzisz pod śmietnikiem, w ogóle śmierdzisz jakoś? Co jest? Ile ty masz lat? Mam 4 lata. Mam dom, ale jestem bardzo biedny. I ludzie mnie wyzywają, O nie, widzowie, występuję. widzicie to? Nie, jakieś biedne dziecko tutaj jest na tym Brookhaven. Widzowie, ja mam taki pomysł, żeby go zaadoptować, bo zobaczcie, szkoda tego dzieciaczka, zobaczcie, on w ogóle jest jakiś brudny, śmierdzi, śpi po koszach w ogóle, nie wiem o co mu chodzi. Dobra, ja nie chciałbyś, żebym cię może zaadoptował? Nie wiem, czy to dobry pomysł. No nie wiem, a woli spać na śmietniku, bo ja ogólnie jestem mega bogaty. Zobacz, jaki mam mega drogi samochód i w ogóle to mam mega drogi dom, także jakbyś chciał, to mogę cię w sumie przenocować. Ej, widzowie, dajcie lajka, jak uważacie, że powinienem go zaadoptować, bo moim zdaniem powinniśmy mu dać szansę. Dobra, to w takim razie wsiadaj do samochodu, ja ci tutaj dam permisję. Wsiadaj do samochodu, nie wiem, a ty w ogóle nie potrzebujesz fotelika, ty jesteś jakiś mega mały. Miałem, gdzieś w śmietniku znalazłem, będzie git. O nie, on znalazł widzowie fotelik w śmietniku, to jest smutne. Dobra, lecimy do mojego domu, widzowie. Dobra, albo w sumie wiesz co, bo ty mówiłeś, że masz jakiś dom, ale on jest mega biedny, tak? No tak. Dobra, a to może pokaż mi ten swój dom, a potem ja ci pokażę mój, dlatego że chcę ci pokazać prawdziwe warunki ogólnie. Także prowadź mnie do swojego domu, gdzie ja mam kierować? Musisz zawrócić i pojechać za pizzerię. 5 hours later. Dobra, gdzie ja mam teraz jechać? Mów. O nie, widzowie, ja już chyba wiem. Ej, czy to jest twój dom naprawdę? Tak. Czy ty mieszkasz w takich warunkach? Przepraszam, od ilu lat ty tutaj mieszkasz? Od tylu, ile żyję, czyli 3, Od mam urodzenia 4. on tu mieszkał, widzowie. Dobra, weź mi daj tutaj permisję, żebym ja mógł sobie drzwi otworzyć. Zobaczymy, jak on tutaj, widzowie, mieszka. To jest mega ciekawe, bo to jest w ogóle smutne strasznie. A ty masz jakichś rodziców? Moi rodzice zostawili mnie, jak byłem mały. O nie, widzowie, jego rodzice go zostawili. Ej, to jest mega smutne. Dobra, pyk, otwórzmy tutaj drzwi. Ej, co to? Co to jest za jakieś mieszkanie? Ej, ty serio tutaj mieszkasz? I ty w ogóle sam całkiem mieszkasz? Mój przyjaciel, poznaj go, nazywa się Edek. Nie mam innych przyjaciół. Jaki Edek? Czy ty się przyjaźnisz ze szczotką do kibla? Tak, niestety inni mnie opuścili, stwierdzili, że jestem za biedny, nic nie umiem, nie chodzę do szkoły, nikt mnie nie lubi. O nie, widzowie, to jest jakieś dziwne. Ej, dobra, dobra, wiesz co, chyba ci muszę pomóc. Dobra, zobaczymy, jak ty tutaj mieszkasz w ogóle. Ej, czy to jest twoja kuchnia taka malutka? Tak, gotuję dla siebie jakiś. Biorę sobie przedmioty ze śmietnika i tutaj gotuję. Nie, widzowie, czy wy to słyszycie? Zobaczcie, w jakim on biednym miejscu mieszka. Nie, no musimy mu pomóc. Zostawcie łapeczkę, jeżeli powinniśmy mu pomóc, bo naprawdę myślę, że nie mamy innego wyjścia. Gotuję tu tylko bigos, bo tylko tyle znajduję w śmieciach, niestety. Czyli bigos to jest twoja ulubiona potrawa? Tak. I jego tylko umiem gotować. Wiem, mam 4 latka i już umiem Ja gotować. nie mogę. Ej, dobra, to jest dziwne. Okej, i tutaj śpisz, tak? To jest twoje łóżko. Tak, to łóżko znalazłem pod kontenerem, znaczy to jest karton i przykryte jakąś folią O znaleziono nie, gdzieś w widzowie, śmieciach. zobaczcie, jakie to jest smutne. Ej, dobra, ale przynajmniej masz skarpetki na zmianę, co nie? To chociaż tyle. One są bardzo dziurawe. A, czyli to są stare skarpetki, tak? Też znalezione na śmietniku. O nie, i ta pizza to pewnie też ze śmietnika, tak? Tak, przeczytałem datę ważności, okazało się, że jest 4 lata przeterminowana. O nie, dobra, i to jest smutne. Aha, a to jest twój kibelek, tak? Tak, z niego najczęściej korzystam, Dobra, no ale. przynajmniej jest zadbany, także spoko. Dobra, wiesz co, powiem ci tak, to jest po prostu niemożliwe, żebyś ty mógł dalej mieszkać w takich warunkach. Siadaj do auta, w takim razie ja ci pokażę teraz mój domek i pokażę ci, gdzie będziesz prawdopodobnie mieszkał przez następne kilka lat. Zobaczymy, widzowie, jak to pójdzie. Dobra, wsiadaj do mojego auta i ja cię zaprowadzę. Ci się w ogóle podoba mój samochód, jest mega ekskluzywny, co nie? Jeździłeś kiedyś Jest takim? bardzo. Nie, jest bardzo ładny, ma w środku telewizory, fajnie się w nim ogląda. I jest nawet jedzenie, No. przynajmniej nie muszę jeść jakichś ciastek przeterminowanych. No, był mega drogi, także musi ci się podobać na pewno. Dobra, kiedykolwiek w ogóle jakimś autem jeździłeś, czy nic takiego? Nie, ja cały czas chodzę na nogach.
O nie, dobra, to może ci jakiś rower chociaż kupię. Dobra, ogólnie zobacz, to jest mój domek. No, ogólnie myślę, że nie jest zły, co nie? Wygląda nawet fajnie. To jest taka mała willa, Jest. wiesz? Dobra, to otwieram ci drzwi. No i w takim razie cię tutaj troszkę oprowadzę. Pokażę ci. No tutaj mamy ogólnie salon. Zobacz, tu mamy telewizor, będziesz mógł sobie bajki O, jaki oglądać. piękny. No O, jaki piękny, duży. piękny. Zobacz, tutaj mamy w ogóle basen. Mamy piękną kakszuszkę, A możesz co to sobie jest? To pływać. jest jezioro? To To jest jest basen, jezioro? zobacz, możesz sobie tutaj pływać. Ty nie wiesz, co to jest basen? Ja nigdy czegoś takiego nie widziałam i nie słyszałam. Widzowie, on jest taki biedny, że on nawet nie wie, co to jest basen. Basen to jest takie coś, taki, no wiesz, taka woda, możesz sobie tutaj pływać, odpoczywać i w ogóle, tu jest fajnie ogólnie. Ej, ty umiesz pływać? O nie, ej, on spadł do wody! Czekajcie, dobra, ratuję go! Gdzie ty jesteś? Dobra, wychodź! Dobra, jest, udało się! Ej, co jest? Nie umiesz pływać, co nie? No. Dobra, na szczęście cię uratowałem, bo byś się prawie utopił. Jezu, musisz uważać. Dobra, musimy to jakoś ogrodzić, ale to może w następnym odcinku, jak widzowie będą chcieli. Dobra, ale słuchaj, tutaj mamy piękny ogród. Możemy grać sobie w koszykówkę. Lubisz grać w kosza? Wiesz w ogóle, co to jest? A co to jest? No, patrz, bierzesz sobie piłkę, Rzuca pyk. się. Tak, o, i Aha. wrzucasz tutaj do kosza, popatrz. O, no i ja niestety nie trafiłem, Okej. ale ogólnie możemy sobie razem grać. Zobaczymy, kto wygra. Ale fajnie. No fajny, fajny, dobra. Tu mamy ogrodzik, tutaj możemy sobie siedzieć na tym, na krzesełkach i sobie oglądać. Tutaj mamy kuchnię, jadalnię. W ogóle jesteś głodny, może chcesz coś zjeść, co? Jadłem ostatnio coś ze śmieci, ale dobrze. Jak chcesz, to mogę coś Nie, no zjeść. dobra, na pewno musisz zjeść coś lepszego. W takim razie, no cóż, tutaj mamy kuchnię piękną. No moim zdaniem jest naprawdę mega fajna, także myślę, że tobie też się spodoba. Skoro lubisz gotować, no to będziesz tutaj gotował. Tu mamy sypialnię i być może tu ty właśnie tutaj będziesz spał. Co ty na to, podoba ci się? Podoba mi się, bardzo ładna. Dobra, jak coś to Ale po prostu zmienimy o tutaj. Boże, a co to jest? To też jest to, co ja znalazłem na śmieciach? To jest łóżko, to jest porządne łóżko, to jest ekskluzywne łóżko. Zobacz, to nie jest już taki karton, jak, na którym ty To może śpisz. ja będę spał na podłodze? Nie, na podłodze się nie śpi. W sensie, no mamy w miarę wygodny dywan, ale nie, śpi się na łóżku ogólnie, wiesz, bo to jest mega wygodne wtedy. Okay. Poduszki tutaj to kosztowały, jedna kosztowała 5000 zł, wiesz, one są naprawdę mega wygodne. Dobra, tutaj ogólnie mamy balkon, także no możesz sobie wyjść, w sensie taki tarasik, co nie? Możesz sobie tutaj siedzieć i Ej. oglądać widoczki. No dobra, także chodź i w ogóle najważniejsze, bo widzę, że strasznie śmierdzi i też czuję. Także to, proszę bardzo, tutaj mamy łazienkę, mamy prysznic, wannę, także proponuję, żebyś się na początek umył i potem ci pokażę po prostu resztę domu. Także dobra, ja ci wychodzę, umyj się, potrafisz się sam umyć w ogóle? No, coś tam umiem. Dobra, to jak coś, to Radzę mnie sobie. wołaj, to nie wiem, może ci Dobra. jakoś pomogę. Dobra, to na razie w takim razie. No i się umyj. Oh my god, widzowie, czy wy to słyszeliście? To jest naprawdę mega smutne. On nie wie, co to jest basen. Nigdy takich rzeczy nie widział. Nigdy nie jeździł takimi drogimi samochodami. Myślę, że powinniśmy go zaadaptować. Chętnik pomocy? Ej, co się tam dzieje? Dobra, czekajcie, widzowie, idę tam. Halo, co się tutaj dzieje? Halo, halo. Co jest, Opiesz ty się się! topisz? O nie, Ale... dobra. Pomagam ci. Dobra, jest, udało się. Jezus Maria, topiłeś się, czy co? Nie umiesz pływać, tak? Tak. Dobra, Ta wiesz wanna co, to mam pewien powinna pomysł. być Poczekaj, ja duża. pójdę na chwilkę do szafy. Dobra, czekaj, ja tutaj coś znajdę dla ciebie. Pyk, pyk, pyk. Dobra, znalazłem coś fajnego. Chodź do wanny, ja ci coś pokażę. Dobra, wsiadaj. Dawaj tutaj. No i zacznij się kąpać, dawaj. Dobra, zobacz, jaki masz Dzięki. fajne kółeczko. Może teraz Dziękuję, już się nie jaki piękny. utopisz. Ja się myję tylko w zimnej wodzie, żeby ci... Oj, ale jak, czekaj, jak to się myjesz w zimnej wodzie? Przecież tutaj jest normalnie ciepło, prawda? Tak, ale po co marnować ciepłą wodę, jak można się umyć w zimnej? Co? Nie, no umyj się w ciepłej wodzie. Nie, no nawet mnie nie denerwuj, serio. To nie jest marnowanie wody. Dawaj, umyj się po prostu, okej? Okay? Umyj się jak normalny człowiek. Musisz pachnieć. Dobra, widzowie, ej, to jest jakieś mega dziwne. Ja serio nie wiem. Ej, musimy go zaadoptować. Nie mamy innego wyjścia, widzowie, bo to jest takie smutne. On jest mega biedny. Dobra, ej, w ogóle kolego, a jak ty masz na imię? Bo się nawet nie zapytałem. Grzesiu. Grzesiu? Ej, dobra, to nawet słodkie imię w sumie. Dobra, widzowie, to on się nazywa Grzesiu i będzie chyba z nami mieszkał. Teraz tylko go, nie wiem, muszę się go zapytać, czy w ogóle chce. Dobra, chciałbyś ze mną mieszkać, ja ci tutaj mogę zaadoptować. Ogólnie mam mega fajny dom, także no myślę, że możemy tutaj sobie razem zamieszkać i sobie żyć razem, gotować i tak dalej. No ogólnie będzie fajnie. Co ty na to? Myślę, że tak, ale nie chcę się wpraszać. Nie, no sam cię zapraszam. Dobra, to nie jest wpraszanie się. Dobra, wiesz co, tylko powiem ci tak, wyglądasz serio mega biednie i myślę, że powinieneś się przebrać. Także dobra, załatwię ci jakieś ubrania, okej? Okay? Poczekaj tutaj. Dobra, widzowie, nie wiem, w sumie dam mu jakieś z moich ubrań może. Czekajcie, tutaj weźmiemy coś, pyk. Dobra, i niech on się przebierze, bo wygląda naprawdę mega biednie. W czasie jak on się przebiera, to widzowie, mam do was prośbę. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję i napiszcie komentarz, widzowie, jeżeli chcecie, żeby Grzesiu z nami zamieszkał, jeżeli chcecie serię z nim. Okej, jestem gotowy. Ej, co jest, Grzesiu, jak ty mega wyglądasz? Dobra, to jest mega kozackie. Ej, w ogóle, co ty przefarbowałeś włosy? Perukę znalazłem.
Dobra, perukę, no to nieźle, może miałem jakąś na Halloween. Ej, dobra, powiem ci, że wyglądasz naprawdę mega świetnie. Także dobra, no co, chcesz z nami mieszkać? Okej, mogę mieszkać. Dobra, no to w takim razie mieszkamy razem do teraz i musimy wybrać ci sypialnię. W ogóle nie pokazałem ci jeszcze góry, także tu jest moja sypialnia i to już raczej zostanie moja sypialnia. Tutaj mamy taki kącik do rozrywki trochę. Tutaj jest ogólnie miejsce do pracy, ja tutaj nagrywam filmy, wiesz, bo jestem youtuberem i no, może ty też kiedyś zostaniesz. Co ty na to chciałbyś? Dobry pomysł. No dobra, to pomyślimy coś nad tym. A tutaj jest siłownia ogólnie, tutaj czasami sobie chodzę, pracuję. Ty też sobie będziesz mógł sobie coś tutaj na przykład zrobić, pobiegać. Dobra, usiądź sobie na kanapie, Grzesiu, możesz pooglądać jakieś bajki, poczekaj, ja ci tutaj włączę. Oglądałeś w ogóle kiedyś telewizor? Nie, pierwszy raz. Serio, pierwszy raz? Dobra, to zobacz, jaka fajna bajka. Widzisz to? To jest mega fajne, co nie? Jakie fajne. No dobra, to ja idę do łazienki, a ty sobie tutaj siedzi, oglądaj, nie rozwal niczego, pamiętaj. Dobra, widzowie, o kurde, zgasiłem światło. Dobra, widzowie, lecimy. Ej, co to jest? Grzesiek, czy ty zalałeś łazienkę, naprawdę? Oj, przepraszam, już to idę zlizać. Ale dlaczego mi... Co ty idziesz zrobić, przepraszam? Zlizać to. Nie no, chyba żartujesz sobie. Nie, kto cię takich rzeczy nauczył? Nie, absolutnie. To się myje mopem, Grzesiu, wiesz? Tylko mogłeś mi po prostu powiedzieć, że zalałeś łazienkę, ale dobra, to się nic nie stało. Idę po mopa i trzeba to po prostu pościerać. Grzesiu zalał łazienkę i nam nie powiedział, no ale nic, dobra. On chyba tak został wychowany. Nie, możemy się go zaraz zapytać, dlaczego tak w ogóle został nauczony i kto go tak nauczył. Dobra, my tutaj zetrzemy tą mokrą podłogę. Trochę będzie tych problemów z Grzesiem, z tego co widzę. No ale dobra, on wygląda na fajnego chłopca, także myślę, że możemy się nim tutaj zaopiekować i zrobić jakąś serię. W ogóle z naszych wspólnych przygód. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Dobra, myślę, że już jest w miarę pościerane, więc tutaj nie będę ścierał, bo szkoda czasu. Dobra, Grzesiu, skoro już tutaj siedzisz sobie tak, to może pogadamy chwilę, co? Ej, możemy. Dobra, powiedz mi w ogóle, dlaczego ty, skąd ty masz takie dziwne pomysły? Kto cię tak wychował, że jakieś trzeba zlizywać coś? O co ci chodzi? Kto ci tak wychował? Bo kiedyś, jak leżałem na śmietniku, to przyjechał po mnie taki bogaty chłop i stwierdził, że będę jego sprzątaczką, będę mu pomagać, że będzie co on fajnie, mówi, to jest smutne. Będę miał własną sypialnię, będę miał wszystko. A okazało się, że tak naprawdę miałem piwnicę, w której było zimno, nie było ogrzewania, spałem na podłodze i gotowałem do niego, sprzątałem. Jeżeli coś rozbiłem, to albo musiałem chodzić po tym na kolanach, jak po grochu, albo po szkle. A jak na przykład coś rozlałem, to musiałem to zlizywać. U mnie tak nie będzie, na pewno tak nie będzie. Widzisz, ja za ciebie pościerałem na przykład, to się nic nie dzieje, ale dobra, ja na przykład taki nie będę dla ciebie zły, uwierzysz w to? No, wierzę. Widać po tobie. Dobra, no ja jestem słodziutką kaszuszką, jestem dobry dla ciebie. Także no, myślę, że nie masz się czego bać, naprawdę. Za kilka dni będę miał 5 lat. Serio? Będziesz miał urodzinki za kilka dni? Tak. O kurde, dobra, to może zrobimy jakąś imprezę, co ty na to? Może być. No, a to teraz, może być ciekawe. Teraz możesz spróbować mojego specjalu. Specjal? Mojej tak zwanej bigosu. Bigosu? Chcesz ze mną gotować bigos? Nie. No dobra, ja tu mam ogromną kuchnię, także możemy coś ugotować. Dobra, no to chodź, w takim razie zrobimy coś, w takim razie przygotujemy bigos na imprezę. Dobra, i w ogóle może widzów zaprosimy na tą imprezkę, co? To będzie fajnie. Dobry pomysł. Widzowie, dajcie znać, czy chcielibyście w ogóle live'a wspólnie z Grzesiem z jego imprezki urodzinowej. To by było mega fajne, byście mogli też do nas dołączać i byśmy zrobili wielką, wielką imprezę. Także dajcie znać, co o tym sądzicie. Naprawdę są mega fajne plany, także jeżeli tylko on się spodoba, no to naprawdę możemy coś wspólnie sobie fajnego robić. Dobra, w takim razie, ej Grzesiu, dlaczego ty tak urosłeś, co się stało? Po prostu musiałem sobie dołożyć do nóg takie... A, żeby dosięgać do lodówki. Tak. No tak, dobra, wszystko jasne, okej, okay, bo tamta twoja kuchnia to była taka malutka, dobra. Słuchaj, w takim razie robimy bigos, tak? To ty krój tą kiełbasę, co tutaj robisz. Ja też coś próbuję tutaj zrobić, kajcie, co my tutaj mamy? Dobra, nie wiem, co tutaj nam się przyda? Czy tacosy nam się przydadzą do bigosu? Tak, mogą się sprzedać. Dobra, to robimy w takim razie tacosy, widzowie. Gotujemy wspólnie z Grzesiem. Dobra, mam nadzieję, że nie spalimy kuchni, bo będzie trochę niefajnie. Grzesiu, a ty w ogóle kiedykolwiek poznałeś swoich rodziców, czy naprawdę nigdy? Nigdy, bo gdy ja się urodziłem, ich już nie było. I ugotowałem bigos. O kurczę, to smutne. Ej, dobra, jest bigos. Dobra, to jeszcze dodamy moje tacosy do tego bigosu i myślę, że będzie naprawdę fajne. Myślę, że widzowie będą zadowoleni na imprezce. Grzesiu, ale gdzie ty usiadłeś? Na jakim dywanie? Lepiej, żebym usiadł na dywanie. Nie, Grzesiu, siedzimy się na krześle, naprawdę, siedzi się na krześle, okej? Okay? Teraz montuję ten film i chciałem powiedzieć, że nie mam pojęcia, kim jest ta dziewczyna i jak się tam znalazła. Pozdrawiam. Umyję jeszcze garę i będzie git. Dobra, umyj. W ogóle przydałaby się zmywarka nam w domu, co nie, Grzesiu? Nie, myślę, że dam radę na zmywarkę. Że pojechalibyśmy na jakąś wycieczkę? Na wycieczkę? No w sumie dobra, a byłeś kiedyś na jakiejś wycieczce? Nie.
Aha, tylko wycieczki do Jedynie śmietnika, tak? wtedy, gdzie byłem, no to było chyba w pizzerii, mi przez jakieś 2 dni kazali pracować. O Jezu, to nie była wycieczka, to była praca. Dobra, Grzesiu, chodź. W takim razie ja ci pokażę fajną, prawdziwą wycieczkę. Może nawet pojedziemy na jakiś biwak. Dobra, zobaczymy. Tak już siadaj do autka. Tutaj się ogólnie jedzie na biwak, wiesz. Tak już dobra, pojedziemy sobie. I pokażę ci bardzo fajne miejsce właśnie do wycieczki. No i może A ja ci się nigdy spodoba. nie jeździłem po, w ogóle po po mieście tutaj, bo ja tylko siedzę pod tym koszem i to tyle. No to teraz możesz zwiedzić świat razem ze mną, Grzesiu, także no, możesz sobie razem ze mną zamieszkać i będziemy mieli naprawdę bardzo fajne przygody, także dobra, tylko w sumie ja ci szczerze powiem, że ja sam nie wiem, gdzie ten biwak, chyba się tam prosto jechało, co nie? Nie wiem, ale chyba tam jest jakaś droga w las. Faktycznie, jest coś takiego, dobra, no to pojedziemy tutaj i, ej, dobra, faktycznie, tam chyba jest biwak, dobra, ty widzę, że jesteś mega zorientowany, także dobra, nadajesz się bardzo, okej, w takim razie let's go, lecimy tutaj, zaparkujemy i może jakieś pianki sobie ugotujemy, co ty na to? Dobra, zjedliśmy już sobie pianki razem z Grzesiem i powiem wam tak, Grzesiu jest naprawdę mega fajnym człowiekiem, małym, tylko że, no kurde, on się trochę was boi, tak szczerze wam powiem, bo on się boi, że go nie polubicie, że go zwyzywacie, bo on ogólnie został bardzo skrzywdzony przez ludzi, także napiszcie mu jakiś miły komentarz, zostawcie dla niego dużo łapeczek w górę, no i napiszcie, czy chcecie więcej odcinków z Grzesiem, myślę, że to będzie naprawdę fajne, także no, dajcie koniecznie znać. Dobra, Grzesiu, bo już się ściemniło. Myślę, że możemy pomału wracać do domu, co nie? No, dobry pomysł. Dobra, żeby nas coś tutaj czasem nie zaatakowało, bo może być wtedy nie O nie. bezpiecznie. Dobra, dawaj, uciekamy stąd, dawaj, dawaj, bo nas goni. A, czekaj na mnie, Grzesiu! Proszę cię! A, dobra, dawaj, dawaj, wsiadaj do auta, szybko, bo nas zaraz złapie, dawaj, dawaj! Kurde, jedziemy szybko, on nas goni! A, Jezu. Jezu, ej, ale on był straszny, widziałeś to, Grzesiu? Tak. Co to był za jakiś... Dziwne to było, strasznie, Co to był za Jezu. jakiś klaun w ogóle? Dobra, czekaj, ja może tam podjadę do niego i zobaczymy w ogóle jeszcze... Czekaj, przyjrzymy się mu trochę z bliska. Ale Da się tu... ja go skądś kojarzę. Kojarzysz go? A skąd niby? Ja Ej, myślę, że to dobra. może być ten mój pan, o którym ci On tam mówiłem. jest i stoi. Ej, czy on na nas patrzy, czy mi się wydaje? Dobra, czekaj, No, zaparkujemy to odwrócił auto. się w naszą I stronę. czekaj, czekaj. Dobra, zobaczymy tutaj. Ej, on patrzy na nas. O nie, Grzesiu. Dobra, czekaj, przyjrzyj się mu i ty go pamiętasz? Skąd ty go znasz? Myślę, że to jest ten mój pan, o którym ci Ej, on tu opowiadałem. biegnie! A! Nie wiem, Lecimy, uciekajmy lecimy, stąd, dobra, uciekamy szybko. stąd. Dobra, lepiej tutaj nie podchodzić więcej, bo naprawdę to jest mega straszne. Dobra, ty mówisz, że to jest twój pan? Tak, Ten tak mi twój się były, tak? wydaje. Co cię porwał Tak, i wykorzystywał? tak, tak, tak. Dobra, to jest smutne bardzo. W ogóle, dlaczego on był w stroju klauna? To jest dziwne. Wtedy, co on mnie porwał, to też był stroje pełno. I Ej, nie to byłem może on tam jest tylko jakimś jedyny. przestępcą. On jest na przykład jakimś złodziejem, dlatego jest taki bogaty. Jak I to to jest dobra możliwe? teoria. Ej, może, a ty wiesz, gdzie on mieszkał wcześniej? Może w przyszłych odcinkach będziemy go śledzić i zobaczymy na przykład, czym on się zajmuje. Będziemy, wiesz, to będzie takie straszne. Dobra, a kojarzysz, gdzie on mieszkał? O, niedaleko mojego domu, gdzieś kilka przecznic. Dobra, no to będziemy w takim razie w następnym odcinku to sprawdzać. Dajcie znać w komentarzu, żeby chcielibyście to zobaczyć. My już dojeżdżamy do domu i myślę, że to będzie pomału koniec tego odcinka. Dzisiaj zrobiliśmy mega dużo rzeczy, mega się dużo dowiedzieliśmy o Grzesiu. Także dajcie znać w komentarzu, co o nim sądzicie. Myślę, że go polubiliście. No i napiszcie mu jakiś miły komentarz, żeby chłopak się, wiecie, nie stresował, bo może się bać was, że będziecie go wyzywać czy coś. Ale dobra, napiszcie mu jakiś fajny komentarz, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem, jeżeli chcecie więcej odcinków z Grzesiem i w ogóle z Bloxburga. No i... Pozdrawiam, do widzenia. Do następnego, trzymajcie się i siemanko!